Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z wiadomością od niego, od niej dla Was na przed nowym rokiem. Zobaczymy, co na starym roku ta osoba Wam chce powiedzieć. Osoby, które wybrały róże czerwono. Także myślcie sobie o tej osobie, o którą chcecie zapytać. Wiadomość od tej osoby przed starym rokiem na... Dobrze mówię? Dobrze. Przed starym rokiem na nowy. Co chcesz jemu, jej powiedzieć na starym roku? I znowu zobaczcie, włącza się fajna gaduła. Strasznie rozgadane macie te osoby. Aż się zaczynam bać, ponieważ szczerze, tych wiadomości, co ta osoba wam chce przekazać. Ale dobrze, jak tacy ludzie, powiem wam szczerze, są rozgadani. Z umiarem na pewno. Takie ludzie spokojne też są fajne, pamiętajcie o tym. Wszyscy jesteśmy, pamiętajcie równi. Dobra, lecimy z wiadomości. Jeszcze coś chcesz jemu, jej powiedzieć na starym roku? Dobra. Dobra, lecimy z wiadomościami. No ciekawe, co ta osoba, kochani, na starym roku Wam chce powiedzieć, wchodząc w nowe osoby, które brały róże czerwono. I zaczynamy. Jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż Ci się wydaje, niż nam się wydaje. Uleczymy tę relację. Nie możemy być razem. Żałuję, że Cię poznałem, poznałam. Zdradzam Cię. Pragnę Cię, idę po Ciebie. Także ta osoba jest na Was jak zwykle zła, bo wyszło zdradzam Cię, ale nie, pragnę Cię, idę po Ciebie, czyli planuję Was zdradzić z Wami. Tylko chciałam po prostu zrobić, wzbudzić Was zazdrość i na złość Wam zrobić. Zaproponuję Tobie spotkanie, na pewno się ucieszysz. Nie możemy czekać na kogo całą wieczność, musimy coś postanowić i w końcu ruszyć naprzód. Nie wiem, kogo wybrać. Znowu Wam robi na złość. Jesteś jedyna połówka na moje całe życie. Czyli to jest tak zwana mini złość. Ok. Chcę odpuścić, bo nie mam siły. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Jestem szczęśliwą osobą tylko przy Tobie. Zacznijmy od nowa. Zależy mi na Tobie. Marzę o Tobie. Ukrywam swoje uczucia, ale chcę Ci powiedzieć, że Cię bardzo mocno kocham, bo boję się Twojej reakcji, że rozwali naszą przyjaźń. Jestem szczęśliwą osobą tylko przy Tobie i zobaczcie znowu to samo. Rozwijam swoje pasje, hobby, rzuciłam wir pracy, żeby nie myśleć o nas. Mało się starasz. Zastanawiam się, jak to z nami będzie i ta relacja się dalej potoczy. Wyjdziemy w końcu na prosto, mówię Ci to. Jestem zraniony, zraniona. Ciekawe, słuchajcie. Czemu Ty jesteś taki, taka uparta? Czego Ty ode mnie chcesz? No, pięknie. Czemu mnie nie szanujesz? Mam kogoś nowego. A wkurzaj się tę osobę, na pewno. Potrzebuję czasu, tylko czas może nas uratować. Nie ufam Ci. No, pamiętajcie. Nie spalcie zaufania, bo zaufanie będzie ciężko odbudować. Ale ta osoba jest strasznie na Was zła. Zdradzam Cię, mam kogoś nowego, idę po Ciebie. Nie możemy stać w miejscu. I znowu podkreśla ta osoba. Dajesz mi popalić w kość. Niedługo spędzimy czas razem, zobaczysz. Czyli ta osoba tak jakby robiła Wam niespodziankę na starym jeszcze roku. Twoja miłość jak narkotyk bardzo mnie ściąga i przyciąga. To wszystko mnie przerosło. Trudno jest mi się przed Tobą otworzyć. Czyli ta osoba też zamyka się przed Wami. Tak jakby robicie jakieś naciski na tę osobę może. Muszę Ci sprawdzić. Czyli Wam nie ufa ta osoba. Coś tutaj nie pykło, że tak powiem, nie poszło dobrze. Proszę, nie rezygnuj z nas. Także co, kochani, trzymajcie się. Cześć.